kolejna jednostka, którą otwieramy w roku 2020. Otworzyliśmy już dwie w lipcu, to jest trzecia. Do końca roku planujemy jeszcze dwie lub trzy jednostki otworzyć. Myślę, że profesjonalna policja musi pracować przy użyciu profesjonalnych narzędzi i w dobrych warunkach. W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie nowego budynku Komisariatu Policji w Radzyminie. Decyzja o tym, żeby ten komisariat powstał w tym miejscu, zapadła w 2018 roku. Inwestycja kosztowała 8 milionów złotych, z czego 0,5 miliona dołożyła gmina Radzymin. Cieszę się, bo poprzednie miejsce, w którym komisariat był zlokalizowany, nie przystawało już do potrzeb XXI wieku. W tym budynku mamy nowoczesny obiekt, pojawi się także gminne centrum monitoringu. Wierzę, że zarówno ten budynek, jak i poziom pracy w tym obiekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.